Witajcie. Za nami ciekawy piłkarski weekend, a przed nami kolejny odcinek KPW. Zapraszam. W weekend 1-2 kwietnia było całkiem sporo grania, goli, emocji i ciekawych wyników. Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od zmagań w dębickiej A-klasie. Drugie zwycięstwo z rzędu w rozmiarach 4-1 odniósł LKS Nagoszyn. Tym razem LKS pokonał na wyjeździe LKS Stasiówkę, dla której była to druga porażka z rzędu różnicą 3 goli. Dla ekipy z Nagoszyna kolejny mecz z golem zanotował coraz bardziej na wiosnę skuteczny pan Kazimierz Łanucha, który w doliczonym czasie meczu ustalił wynik spotkania. Zabójczą końcówką popisał się Team Przedsław w meczu z Paszczyniakiem Paszczyna. Do około 80 minuty wynik był na styku. Tu warto nadmienić, że ekipa z Paszczyny kończyła mecz w 10 po czerwonej kartce dla Filipa Kucharskiego, a gospodarze doskonale wykorzystali ten fakt, aplikując rywalom w ostatnich minutach aż 3 gole. Dublet ustrzelił Dawid Struzik. W zeszłym tygodniu był lider na piątkę. Chyba musimy tutaj zmienić podtytuł. Lider na szóstkę, bo tyle goli potrafili strzelić zawodnicy LKS-u Głowaczowa na boisku w Wiewiórce, nie pozostawiając wątpliwości, kto w tym spotkaniu był zdecydowanie lepszy. W pozostałych spotkaniach Brzostowianka zrobiła tak zwany łamak. Co to jest łamak? Już wyjaśniam. Łamak jest to określenie stosowane głównie w piłce nożnej. Odnosi się do sytuacji, w której do przerwy prowadzi drużyna X, a po końcowym gwizdku mecz wygrywa drużyna Y. Dziękuję. Tak jak wspomniałem, Brzostowianka Brzostek wykonała tak zwany łamak. Przegrywała do przerwy z LKS-em Stara Jastrzębka Róża 0-1, by zwyciężyć ostatecznie 3-1. Dwa gole strzelił Kacper Szymański. Duet Cynarski-Szkotnicki rozbija rezerwy Legionu Pilzno. Pogórze Wielopole Skrzyńskie wygrywa 5-2. Hat-trick Tomasza Cynarskiego, dwa trafienia Daniela Szkotnickiego, a także dwa gole Błażeja Szypułki z Legionu. Drugi łamak miał miejsce w Kamionce. Wicelider do przerwy przegrywał z KS-em Bystrzyca. Po szybko strzelonej bramce, którą zdobył Sebastian Hamera, w drugiej połowie Kaskada odwraca wynik, a decydujący gol zostaje strzelony w 90 minucie. W tabeli po 15 kolejkach na czele bez zmian, za to duży ścisk w dalszej części tabeli. Miejsca od 4 do 12 dzieli zaledwie 5 punktów. W ubiegły weekend wiosnę zainaugurowała B-klasa Dębica grupa RRS, czyli Ropczycko-Sędziszowska. Progres Kawęczyn rozbił Koronę Górę Ropczycką aż 6-1. Korona jako pierwsza strzeliła gola, ale to podrażniło ekipę Progresu i jeszcze przed przerwą zaaplikowali przeciwnikom 5 goli. Hat-trickiem popisał się Dominik Cyzio z Progresu. Również obfitujący w bramki był mecz w Nockowej. Prawdziwy roller coaster, Olimpia Nockowa Sokół Krzywa. Gospodarze trzykrotnie wychodzili na prowadzenie, by ostatecznie po szalonej końcówce przegrać z Sokołem 3-4. A decydującego o zwycięstwie gola zdobył w 90 minucie zawodnik legenda ekipy z Krzywej, Rafał Stec. W pozostałych meczach Plon Klęczany wygrywa 3-0 z rezerwami Kaskady Ostrów Kamionka. Dwa gole zdobył Damian Kowal. Lider rezerwy sędziszowskiej Lechi pokonały na wyjeździe Gród Będziemyśl 3-1. I tu miał miejsce trzeci na tym weekendzie łamak, bo Gród
wygrywał do przerwy 1-0. W Lubzinie Strażak przegrywa z Interem Gnojnica 1-3. Tabela B klasy RRS prezentuje się następująco. No i można stwierdzić, że walka o awans dopiero się rozkręca. W dębickiej okręgówce 18 kolejka za nami. Jak mówi myśl szkoleniowa, 2-0 to bardzo niebezpieczny wynik. A na własnej skórze przekonał się o tym LKS Żyraków, który jeszcze na kwadrans przed końcem meczu w Trześni z Czarnymi prowadził właśnie 2-0. Gospodarze jednak w ostatnim kwadransie zdołali doprowadzić do wyrównania, a decydującą o wyniku meczu w 92 minucie zdobył Mateusz Dopart z Czarnych. A dwa trafienia w tym spotkaniu zaliczył Kamil Mitan. Radomyślanka Gejer Hosaja gromi rezerwy Sokoła Kolbuszowa 7-0. Dublety zaliczyli w tym spotkaniu Michał Szlachetka i Piotr Guzik. Było to trzecie z rzędu wiosenne zwycięstwo ekipy z Radomyśla. Podobnie jak Kamieniarza Golemki, który tym razem skromnie, i to po bramce samobójczej, pokonał 1-0 Spartę Chorzelów. Na arenie Smoczka Smoczanka przegrywa z Piastem Wolica Piaskowa 1-2, a KS Chemik na własnym stadionie tylko remisuje 1-1 z ostatnią w tabeli Ostrowią Ostrowy Baranowskie. Wicelider Wiktoria Czermin skromnie, bo 1-0, wygrywa w Czarnej z Czarnowią. Emocji nie brakowało w Ropczycach, gdzie liderujący Błękitni, mimo dwóch czerwonych kartek, które w pierwszej połowie zobaczyli kapitan Michał Ogrodnik i Krzysztof Orzech, zdołali pokonać LKS Pustków 2-1, a dwa trafienia zaliczył najlepszy strzelec lidera Hubert Siepierski. A tabela po 18 kolejkach wygląda następująco. Kolejny niezły wynik osiągnęły piłkarki Interu Gnojnica, które zremisowały na wyjeździe z Izolatorem Boguchwała 0-0. Teraz nasze dziewczyny czeka świąteczna przerwa, a kolejne spotkanie rozegrają w weekend 15 lub 16 kwietnia u siebie z drużyną z Bukowiny Tatrzańskiej. I Interki, można śmiało powiedzieć, będą w tym spotkaniu zdecydowanym faworytem. Teraz coś nowego w naszym programie. Zapraszam na strefę ciekawostek. Może powiedz mi coś, czego nie wiem. Pozbawiony śluzu żołądek strawi sam siebie. Powiedz coś, czego nie wiem, ale nie co. Może być coś na temat, na przykład. LKS Pustków przegrał wszystkie wiosenne spotkania w rozmiarach 1-2. LKS Wiewiórka jest jedyną drużyną w dębickiej A-klasie, która na wiosnę jeszcze nie strzeliła bramki. LKS Stasiówka jako jedyna drużyna w dębickiej A-klasie nie zanotowała jeszcze żadnego remisu. A po więcej ciekawostek z naszych ligowych boisk zapraszam do kolejnego KPW. Tradycyjnie już zachęcam do aktywnego udziału w mediach społecznościowych. Niech się kręci! W tym odcinku to prawie wszystko. Kolejne granie w Wielką Sobotę, a ja się już z Wami żegnam i życzę zdrowych, pogodnych i wesołych świąt wielkanocnych. Dzięki za oglądanie. Zapraszam ponownie.